Harry i Meghan podjęli ostateczną decyzję. Książę Harry i księżna Meghan podjęli ostateczną decyzję. Jest oświadczenie Pałacu Buckingham. Książę Harry i księżna Meghan potwierdzili królowej Elżbiecie II, że nie planują powrotu do rodziny królewskiej. Informację podał Pałac Buckingham. Rezygnacja księżnej Meghan i księcia Harry'ego z pełnienia ważnych ról w ramach brytyjskiej rodziny królewskiej wywołała sensację na całym świecie. Od tamtej pory media zaczęły rozważać, co dalej z ich przyszłością. Para rozwinęła szereg biznesów i zaangażowała się w liczne projekty z dala od wścibskiej prasy z Wielkiej Brytanii. Już wtedy książę Harry i księżna Meghan ustalili z królową Elżbietą II, że przez kolejne 12 miesięcy będą mieli możliwość wycofania się ze swojej decyzji dotyczącej wycofania się z życia publicznego i działania pod szyldem rodziny królewskiej. Pałac Buckingham poinformował właśnie, że małżonkowie potwierdzili, iż nie planują powrotu do rodziny. Elżbieta II potwierdza, Harry i Meghan nie wracają do rodziny królewskiej. Książę i księżna Sussexu potwierdzili jej królewskiej mości, że nie zamierzają wracać jako czynni członkowie rodziny królewskiej. Po rozmowach z księciem królowa podała, że w związku z odejściem z pracy w rodzinie królewskiej nie jest możliwe kontynuowanie obowiązków związanych z życiem w służbie publicznej, czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie Pałacu Buckingham. Elżbieta II poinformowała, że wszelkie nominacje wojskowe i patronaty królewskie, które dotąd sprawowali książę Harry i księżna Meghan, zostaną zwrócone królowej, a następnie rozdzielone między aktywnie działających członków rodziny królewskiej. Chodzi m.in. o organizacje i stowarzyszenia, takie jak Royal Marines, Royal Navy Smalls i Psand Diving, The Queen's Commonwealth Trust, The Rugby for Old Parliament, The Royal National Theatre czy The Association of Commonwealth Universities. Chociaż wszyscy są zasmuceni swoją decyzją, książę i księżna pozostają ukochanymi członkami rodziny. Tymi słowami kończy się oświadczenie Pałacu Buckingham. Księżna Meghan i książę Harry odeszli z brytyjskiego dworu. Meghan i Harry obwieścili swoją decyzję 8 stycznia 2020 rok, wyjaśniając, że po wielu miesiącach refleksji i rozmów zdecydowali się obrać nową, progresywną rolę w instytucji, dlatego też zrezygnowali z dotychczasowego życia na dworze, by pracować nad niezależnością finansową od rodziny królewskiej. Ujawnili także, że wyjeżdżają za ocean, by tam wieść życie z dala od obowiązków książęcych. Zapewnili jednocześnie, że zamierzają wychować syna Archiego, w szacunku do królewskiej tradycji, w której się urodził, a zarazem chcieli dać sobie przestrzeń, by skupić się na nowym rozdziale w życiu, w tym założeniu fundacji charytatywnej. Zanim ostatecznie pożegnali się z rodziną królewską, Meghan i Harry dopełnili obowiązków jako przedstawiciele rodziny królewskiej, a także zrezygnowali z nadanych im tytułów i oddali Wielkiej Brytanii fundusze przeznaczone na remont ich posiadłości Frogmore Cott AG. Decyzja pary rozpętała sensację obserwatorów życia książąt Sussexu. Nieoficjalnie mówiło się, że Meghan i Harry podjęli szokującą decyzję z powodu licznej krytyki księżnej przez prasę, która regularnie wytykała jej rzekomą hipokryzję i rozrzutność, a także na każdym kroku podkreślała łamanie królewskiego protokołu przez Meghan. Od czasu Mexitu, bo tak media określiły odejście Harry'ego i Meghan z brytyjskiego dworu, dziennikarze z zapałem śledzili kolejne poczynania pary. Ci nie próżnowali. Meghan Markle przy wsparciu męża kontynuowała działalność społeczną. Między innymi odwiedziła dom samotnej matki w Vancouver, rozdawała jedzenie potrzebującym, a także włączyła się w projekt Times Totalks. Żona księcia Harry'ego nie pozostała też obojętna na akcję Black Lives Matter, a dzięki nawiązaniu współpracy z Loveland Foundation wsparła czarnoskóre kobiety, które zmagają się z problemami psychicznymi. Poza tym podpisała kontrakt z Disneyem i została lektorką jednego z disneyowskich dokumentów, a także zainwestowała w startup produkujący owsianą kawę latte. Książę Harry też angażował się w wiele akcji po odejściu z brytyjskiego dworu. Nie tylko wspierał żonę w jej działaniach społecznych, ale ruszył też m.in. z platformą HeartFit, mającą wspierać zdrowie psychiczne członków sił zbrojnych.
Najważniejszym punktem działalności Harry'ego i McCann po Mexicie było otwarcie organizacji Unhevel, pod której szyldem podjęli szereg działań charytatywnych i medialnych, m.in. nawiązali współpracę z Netflixem oraz ruszyli z serią autorskich podcastów na Spotify. Pod koniec ubiegłego roku ogłosili pierwszy fundacyjny projekt, którego celem ma być zapewnienie posiłków mieszkańcom państw, które zostały dotknięte klęskami żywiołowymi.